Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Jak możecie zobaczyć po tytule, będą to zużycia minionych miesięcy. Mam tu przygotowane całą siatę tych różnych produktów. Nie zastanawiałam się nad nimi, w sensie takim nie robiłam żadnej selekcji, po prostu brałam jak leciało i robiłam sobie taki mały research, przypominałam sobie jak używałam tych produktów, co na ich temat sądzę i dzisiaj się z Wami moimi odczuciami, moją opinią podzielę. Być może będziecie podzielali moje zdanie, a jeżeli nie, jeżeli jesteście innego zdania, napiszcie mi na dole w komentarzu pod filmikiem. Chętnie dowiem się, jakie Wy macie spostrzeżenia i doświadczenia z tymi oto produktami. I tak jak zawsze, przygotowałam sobie ściągę, jeżeli chodzi też o ceny. I tych produktów mam 15, ale żeby nie przedłużać, zaraz przechodzimy do sedna. Wy weźcie sobie coś dobrego do picia, zasiądźcie sobie wygodnie. A my zaczynamy. Zanim przejdę, moi drodzy, tu sobie wszystkie rzeczy położyłam. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo być może będą pytania pod filmem, co mam na ustach. A na ustach mam przepiękną pomadkę L'Oreal w chyba kolaboracji z Balmain. Przepiękny, spójrzcie, to jest przepiękny taki... Nie wiem, jak to określić Wam, ale to jest, no tak jak widzicie, no, przepiękny czerwony kolor. Wpadający nawet w taki, taki lekki, brunatny odcień. No, mnie naprawdę bardzo się ten kolorek podoba. Jak nie zapomnę, to postaram się go Wam podlinkować. A jak go Wam nie podlinkuję, to przypomnijcie mi w komentarzu, żebym to zrobiła. I jeszcze mam przygotowaną herbatkę w kubeczku, który dostałam od Asienki. Asi z kanału Joanna R. Jest przeuroczy. Mam swoją zieloną herbatę z pigwą. Tak więc łyk. No i co? Zaczynamy. Dobrze, moi drodzy. Zaczniemy od pierwszego produktu, a mianowicie od pasty stomatologicznej przeciwpruchniczej marki Ziaja. Powiem Wam, pasta jak pasta. Ale powiem Wam jedną rzecz. Jest to bardzo dobry produkt przeznaczony zarówno do zębów wrażliwych, jeżeli macie jakieś problemy z dziosłami, ta pasta również spełni swoją rolę, swoją funkcję. Będziecie z niej zadowoleni, dlatego że ona bardzo fajnie pielęgnuje właśnie nie tylko zęby, ale również dziosła. I polecam ją każdemu, kto szuka dobrej, powiedzmy, stomatologicznej pasty. Za pastę 75 ml zapłacicie 6,50. Naprawdę to nie są duże pieniądze, ale rzeczywiście jakość tej pasty jest rewelacyjna. Co tu więcej mówić? Drugi produkt, o którym też już kilkukrotnie mówiłam w niejednym moim filmiku, zarówno w ulubieńcach, jak i też chyba w zużyciach, jest to naprawcze serum arganowe marki XPEL. Ale spójrzcie, czy Wam to coś nie przypomina, jak one są bardzo do siebie podobne? Nie wiem, czy oni się wzorowali na tym Estée Lauder Advanced Night Repair, ale tak mi się wydaje, że chyba raczej tak. Ja mam to serum już dobre 2 tygodnie i powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjne. Przymierzam się do zakupu dużej pojemności, dlatego że widzę po prostu poprawę mojej skóry po używaniu tego akurat Estée Lauder. Ale nie mowa przecież o tym. Mowa o tym świetnym, jakże również zamienniku. Uważam, że on jest niczego sobie. Jest bardzo dobry. Tu mi troszkę zostało na dnie, ale ta pipetka już nie chce zasysać tego produktu, a ja próbowałam, wiecie, tak wylewać. No, się troszeczkę musiałam namęczyć, więc stwierdziłam, że za takie pieniądze to ta resztka może tam w środku być, dlatego że tutaj mamy 30 ml i za to zapłacimy 7 zł w cenie standardowej, ale teraz widziałam, że jest jakaś promocja i ten produkt kosztuje 6 zł. Tak więc złotówka różnicy.
ale mimo wszystko uważam, że ten olejek arganowy w tym serum jest naprawdę godne, nie wiem, czy ja mogę tak powiedzieć, naśladowania. Jest naprawdę w dobrej dawce. Moja skóra akurat bardzo lubi olejki arganowe, olejek arganowy i świetnie akurat działa zarówno na moje, przepraszam, zmarszczki, jak i też ogólnie na moją przesuszoną skórę. Więc naprawdę ten produkt jest rewelacyjny. Nie to, że od razu chcę Wam robić jakieś ulubieńców z tych zużyć, ale po prostu uważam, że naprawdę on jest rewelacyjny, chociażby ze względu na to, że ma dobrą cenę, a ta cena, powiem Wam szczerze, naprawdę przekłada się na jakość. Oczywiście nie ujmuję niczego Estée Lauder tamtemu seru, ale a też jest godne polecenia i warte wypróbowania, więc dajcie mi koniecznie znak, czy mieliście, kupiliście z mojego polecenia. I jeszcze jedno, jeżeli kupujecie, albo inaczej, jeżeli kupicie ten produkt z mojego polecenia i wstawicie zdjęcie na Instagramie, byłoby mi naprawdę miło, gdybyście mnie również gdzieś tam odznaczyli. Wy wiecie, że szukam odpowiedniego dla mnie takiego dobrego antyperspirantu, jak i dezodorantu. No i na razie nie znajduję. Tutaj mam akurat Adidas Klima Cool. On jest przeciwko białym śladom, ale wiecie co, dezodorant jak dezodorant. Koszt jego to jest 11,50 w cenie standardowej, w promocji za 9 zł. No ale szału nie ma, naprawdę, nie ma się tutaj co oszczarować. Zapach jest taki... No nie, już sam gaz leci. Zapach jest taki, powiedzmy, przyjemny, więc na takie szybkie odświeżenie po jakimś takim zabieganym dniu, czy na przykład po siłowni, może być, ale mówię, szału jakiegoś specjalnego w tym Adidasie nie widzę. Absolutnie 48 godzin ochrony i świeżość, na pewno nic ten dezodorant takiego nie robi. Kolejny antyperspirant, ale to już jest w kulce, jest to Garnier Mineral Action Control. Na pewno żadne 72 godziny kontroli naszego potu, absolutnie nie. Ma bardzo przyjemny zapaszek i powiem Wam, że on jest dobry. On jest dobry, też tutaj jest informacja, że on bardzo dobrze chroni nas nawet przy 45 stopniach, aż takich temperatur ja nie sprawdziłam, nie przekonałam się co do tego produktu. Natomiast on jest dobry. To jest dobry, poprawny produkt. Często po niego sięgam w różnych wariantach, ale uważam, że kulkę taką z Garniera warto wypróbować, warto sobie przetestować, bo cena jego to jest 9 zł za 50 ml. Jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tym, a chociażby tym z Adidasa, to chyba chętniej sięgnęłabym po tego Garniera. Ja go używam już od dłuższego czasu i stwierdzam, że rzeczywiście pełni swoją funkcję, taką jaką powinien pełnić antyperspirant. Także wypróbujcie, bo nie wiem, na pewno się nie zawiedziecie, ale też nie oczekujcie jakichś nie wiadomo jakich działań. Produkt, który kiedyś był na liście moich ulubieńców i powiedzmy nadal nim pozostaje, to jest produkt, który dobrze pachnie. Który jedynie co mnie wkurza, to to, że on ma takie drobinki, bo to jest peeling, a właśnie nie powiedziałam. To jest peeling do twarzy, ale ja go używam jako peelingu do całego ciała. Uważam, że akurat ten produkt jest też wart przetestowania, bo cena jego za 250 ml to jest 6 zł, więc to nie są żadne pieniądze. Natomiast, no tak, bo jeżeli on miałby być do twarzy, to akurat ten drobny peeling byłby ok. Natomiast do ciała to już wiadomo, że on już jest za słaby, ale on nie zawiera parabenów i nie zawiera jeszcze czego.
Jest to peeling z aktywnym węglem i z orzechem włoskim i powiem Wam, że rzeczywiście jakość do ceny jest adekwatna. To nie jest wygórowana cena, produkt jest naprawdę w porządku, więc możecie go sobie przetestować, jeżeli macie na to ochotę. Przyjemnie pachnie. Mówię, jeżeli będziecie używały tego produktu do całego ciała, no to nie oczekujcie jakiegoś takiego ogromnego zdzieraka, bo on zdzierakiem nie jest, ale jeżeli będziecie go używali tylko i wyłącznie do twarzy, to myślę, że będziecie z tego produktu w miarę zadowoleni. Kolejny produkt jest to produkt marki Bourjois. O dziwo! Wiecie, ja tak z marką Bourjois to tak mamy różnie, mamy się różnie. Natomiast ja mam kilka takich produktów, które rzeczywiście lubię, które polecam, które często też wybieram podczas zakupów. I takim produktem też jest żel pod prysznic o zapachu wanilii. On jest też dobrym żelem na przykład do depilacji. Jeżeli stosujemy depilację pod prysznicem pach czy nóg, to ten żel też ma taką jakby formułę, która temu tej czynności pomaga. A przynajmniej tak nas zapewnia producent. Ja jeszcze tego nie sprawdziłam. Natomiast mam jeszcze ze dwa opakowania, więc na pewno przy którymś razie, jak będę robiła depilację sobie pach, to z pewnością przetestuję i Wam powiem, czy ten produkt naprawdę działa. W sensie takim, że nie potrzebuję dodatkowej pianki po to, żeby wydepilować sobie pachy. Ale tak, zapach jest przepiękny. To jest bardzo taki delikatny zapach wanilii. Jeżeli ktoś nie lubi wanilii, możecie spokojnie wziąć w ciemno ten produkt, dlatego że on nie jest mocny. Inaczej, ta wanilia nie jest bardzo wyczuwalna, więc spokojnie możecie sobie ten produkt zakupić. No przepięknie pachnie. Moim zdaniem jest to coś, co warto wziąć sobie, przetestować. On też nie jest drogi, bo za 250 ml zapłacicie raptem 6 zł. Kolejny produkt bardziej dla dzieci, ale dlaczego dorośli nie mogą tego produktu używać? Hello! Uważam, że również możemy tego spróbować. A mianowicie jest to glutoretka do mycia marki Marion o zapachu lodów waniliowych. I powiem Wam, że to nie pachnie lodami waniliowymi, to pachnie jak żelki. Użyłam cały ten produkt. I tak, on się na pewno nie pieni. To jest produkt, który rzeczywiście myje całe ciało. Po tym jakoś specjalnie skóra nie pachnie, natomiast jeżeli chcemy zachęcić dzieci do kąpieli, do tego, żeby w ogóle myły się, to myślę, że takie glutoretki, galaretki to jest naprawdę świetna opcja. Ja mam jeszcze jeden wariant, teraz nie pamiętam, guma balonowa czy coś takiego. W każdym razie tamten też jest obłędny, już go prawie kończę, tam zostało może mi na, nie wiem, jedno, dwa użycia. Ale naprawdę polecam, fajnie też domywa, rzeczywiście, no zabawnie mi się używam tego produktu, może tak. To nie jest jak gdyby też produkt, od którego możecie oczekiwać jakichś specjalnych doznań, ale miło na pewno się tego używa. Jeżeli macie dzieciaczki, które mają problemy z tym, żeby wejść do wanny i się wykąpać, to myślę, że taka opcja glutoretki to będzie zachęcająco dla nich brzmiała i chętniej będą sięgały właśnie po ten produkt do mycia, żeby umyć sobie szyję, uszy, nie wiem, rączki, nóżki, brzuszek i tak dalej. I naprawdę to będzie dla dzieciaków też świetna zabawa. Tu mamy, ile mamy, sobie zapisałam, 110 gramów i za takie opakowanie zapłacicie już 7,50, także polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie. Kilkukrotnie już też Wam mówiłam, że bardzo żałuję, że Isana nie ma większych pojemności tych swoich soli do kąpieli. Mam tutaj sól Czas Marzeń, który jest o zapachu lawendy i wanilii, ale rzeczywiście
wanilii tak troszeczkę, wanilię tak troszeczkę czuć, natomiast on jest z olejkiem lawendowym i to jest rewelacyjna sprawa. Delikatnie zabarwia wodę i dzięki temu tak naprawdę kurczę, no ja bym potrzebowała takich 5 saszetek, wiecie, naprawdę 5 saszetek na całą moją wannę. Ja sobie nie żałuję wody, ja jak już robię sobie kąpiel, to tej wody naprawdę leję porządnie, ale ja w tej wannie, w tej kąpieli siedzę ponad godzinę. Tak lubię, tak mam i uważam, że wtedy najlepiej się odprężam. Jeżeli mam naprawdę poczuć świeżość i jeżeli mam się poczuć zrelaksowana, ja potrzebuję takich bodźców zapachowych dużo. I wtedy jest świeca plus sól i czasem jeszcze, jeżeli mam ochotę, to wrzucam sobie jakąś kulę do kąpieli. Tutaj mamy 80 gramów i za 80 gramów tego produktu zapłacimy 3 zł, więc w sumie jakbym potrzebowała 3-4 takie saszetki, no to troszkę tych pieniędzy by poszło. Natomiast uważam, że Isana powinna zacząć robić jakieś takie kilogramowe, dwukilogramowe albo chociażby półkilogramowe opakowanie, bo te 80 gramów to jest takie nic po prostu. Ale sięgnijcie sobie, wypróbujcie, jeżeli macie wannę, lubicie sole do kąpieli, bo ten produkt naprawdę mimo Was zaskoczy. I kolejna sól. Kolejna sól, natomiast to już to jest sól nie do kąpieli, tylko to jest do moczenia stóp marki Bingo Spa ze skłonnościami do odparzeń i pieczenia. Polecamy także do zmiękczania odcisków. Ja odcisków aż takich nie mam, bo już nie noszę szpilek, ale powiem Wam, że jak nosiłam, to taka sól była dla mnie czymś zbawiennym. Teraz lubię sobie również wymoczyć stopy po całym dniu. Jeżeli nie mam ochoty na jakąś taką kąpiel, no to po prostu na pewno stopy codziennie moczę. Chyba że biorę kąpiel, no to wtedy wiadomo, że tych stóp nie moczę sobie. Natomiast ta sól jest rewelacyjna. Przepięknie pachnie. Rzeczywiście tak odpulchnia nam te stopy. Czy ja mogę Wam powiedzieć, co ona tutaj zawiera? Melisę, szałwię i rumianek. Więc te składniki mają zmiękczyć nam stopy, skórę stóp, złagodzić i z całą pewnością te składniki tak wpływają przynajmniej na moje stopy, na moją skórę stóp, że one czują takie totalne odprężenie i potrafię się nawet w takiej kąpieli zrelaksować, po prostu. Jeżeli chodzi o tę sól do stóp, to muszę Wam powiedzieć, że zarówno szałwia, melisa, jak i rumianek hamują rozwój drobnoustrojów i różnego rodzaju grzybów. Też bardzo ważną kwestią jest to, że dzięki tym składnikom w tej soli jest przywracane pH naszej skórze. A co za tym idzie, nasze stopy, nasza skóra stóp dostaje taką dawkę mikro i makro składników, które pozwalają nam na to, żeby rzeczywiście ta skóra mogła w jakiś sposób chociażby się zregenerować podczas takiej kąpieli. I kolejny produkt. Produkt, który na początku, jak używałam, byłam bardzo nim zachwycona. I wbrew temu, co myślałam na samym początku, no niestety, z biegiem czasu to się wszystko zmieniło, a mianowicie intensywny szampon odbudowujący odżywczy do włosów zniszczonych, bardzo zniszczonych i odwodnionych. Monty Bello to nie jest tani produkt i oczekiwałam naprawdę od niego bardzo wiele. Tym bardziej, że też czytałam opinie na jego temat pochlebne. No niestety, w moim przypadku trochę się męczyłam z tym produktem. Od niego troszkę dostałam jakby takiego podrażnienia skóry głowy. Dostałam lekkiego łupieżu i no, nie umiem Wam powiedzieć, czy ja go Wam polecam, czy ja go Wam nie polecam, dlatego że każdy sam musi wypróbować. Mnie akurat ten produkt po dłuższym czasie używania niestety, ale no nie sprawdził się.
już końcówkę jak miałam, to używałam go po prostu do mycia pędzli, bo no już miałam dosyć tego, wiecie, tego uczucia takiego swędzącego, tego ciągłego poprawiania sobie włosów, no bo no nie. Nie. On kosztuje, litr tego szamponu kosztuje 86 zł, więc jak widzicie, to nie jest tania sprawa, więc ja na pewno po raz kolejny po ten produkt nie sięgnę. Z Montibello miałam jeszcze taką odżywkę na zniszczone końcówki i ona była lepsza, ale jeżeli miałabym też kupić duże opakowanie, to pewnie bym po nie, nie sięgnęła. Widocznie jakieś składniki w tych produktach tej marki są, które mnie uczulają. Znaczy nie wiem, czy wszystkie tak produkty akurat tej marki będą na tej samej zasadzie działały na moją skórę włosów i na same włosy. Natomiast szampon, temu szamponowi mówię zdecydowane nie. Kolejny produkt, który na początku mnie bardzo zaskoczył swoją jakością, ale znów po dłuższym czasie niestety ja nie widziałam żadnych efektów, nie widziałam, żeby ten produkt jakoś wybitnie działał na skórę mojej głowy, a mianowicie jest to szampon nawilżający z olejkiem kokosowym i masłem shea marka Antoniego. To jest taki dość kultowy i myślę, że popularny jego szampon do włosów. Natomiast też miał niby chronić kolor. Ja go używałam, jak byłam w Egipcie na wakacje, bo chciałam bardziej te moje włosy nawilżyć. No bo wiadomo, słońce, wiatr, jak i też sama woda morska powodowała, że gdzieś tam moje włosy się przesuszały. Ale no niestety, on mi się sprawdził na początku przy takich, nie wiem, 3-4 myciach, a później robił mi no, jakieś dziwne rzeczy w postaci tego, że miałam te włosy trochę niedomyte. No nie czułam, żeby te moje włosy były jakoś nawilżone, tak więc skończyłam go, bo musiałam. Ale stosowałam go jako takie, wiecie, pierwsze mycie, drugie mycie to już było zupełnie innym szamponem, a ten służył mi do tego, żeby po prostu tylko zmyć ten kurz i brud pierwszy taki z moich włosów. Czy go kupię kolejny raz? Na pewno nie. Za 250 ml zapłaciłam 26 zł. On pewnie kosztuje tak gdzieś około 300 zł, bo te 26 zł to była cena promocyjna. Produkt godny polecenia, produkt dobrej jakości, a mianowicie delikatny płyn do kąpieli i mycia z olejkiem marki Mixa Baby. Powiem Wam, że to był świetny produkt. Zapach rewelacyjny. Nie robił jakiejś nie wiadomo jak wielkiej piany, ale rzeczywiście... Miałam wrażenie, jakby rzeczywiście ten produkt powodował, że moja skóra dostała świetną dawkę takiego, jakby to Wam określić, no okej, nawilżenia, ale tak jakby, wiecie, jakby nie dość, że została ona nawodniona od środka w postaci wody, tak jakby jeszcze zewnątrz również dostała sporą dawkę takiej wody, która nie wysuszyła mojej skóry, a wręcz przeciwnie, wszystkie jakieś takie elementy zdrogowaciałe tutaj, czy tutaj na łokciach, czy gdzieś na kolanach, świetnie jakby tak się, nie wiem, pozamykały, jakby bardzo ładnie ten produkt nie dość, że domywał moją skórę, to jeszcze właśnie powodował, może przez te olejki, powodował, że ta moja skóra była rewelacyjnie nawilżona. Tak próbuję tutaj znaleźć, jakie olejki znajdują się w tym produkcie, ale powiem Wam, że nie mogę znaleźć, pewnie w składzie bym znalazła, ale tutaj, aha, jest olejek na pewno ze słodkich migdałów, z tego co tutaj widzę. No mamy też glicerynkę, ale co my tutaj jeszcze mamy? No byście musieli sobie poczytać, ale
lubię kupować produkty, które są przeznaczone do pielęgnacji dzieci, dlatego że one są znacznie lepszej jakości, no i rzeczywiście działają. Dlatego chętnie po nie sięgam i będę sięgała. Jeżeli chodzi o ten produkt, 400 ml, w cenie regularnej zapłacicie 23 zł, natomiast w promocji już dostaniecie go za 18 zł. Przypominam, że tutaj mamy pojemność 400 ml. Na koniec dwa produkty kolorowe. Moja ukochana Sorajka, której już nie mogę nigdzie znaleźć, jest to Soraya podkład sceniczny 3D, tu mam akurat 04 odcień orzechowy. W tej marce twarzą tej kampanii była, przepraszam, Edyta Górniak i bardzo świetnie ta reklama im wyszła. Rzeczywiście Edyta bardzo ładnie wyglądała na tych zdjęciach. Tak więc wielkie szapoba dla ekipy, która tworzyła tą reklamę. I powiem Wam, że teraz jak szukałam tego produktu, widziałam, że powstał jakiś cover. Nie wiem, jeszcze tam tego produktu nie miałam. Są też co prawda jakieś podobne odcienie. Natomiast żałuję, że tą formułę już chyba wycofali, stworzy jakąś nową, a już Edyta nie jest ich twarzą, ale żałuję. Żałuję dlatego, że mam ostatnie opakowanie, które używam i już więcej tego produktu nie będę miała, ale on przepięknie wygląda na skórze. Zapewniam Was, że może mogłabym pokusić się o określenie tego produktu jako najwyższej jakości produkt, niczego nie odbiegający na przykład od MAC-a, czy od, nie wiem, Estée Lauder, czy jakichś innych mocno, znaczy nie mocno, średnio krojących podkładów. Ja za niego chyba dałam jakieś 30 zł, nie jestem pewna. No ale już nie ma, a że mamy zużycia, no to Wam też pokazuję, bo ten produkt naprawdę, no był dobry, po prostu był dobry. Przepraszam, świetny był, naprawdę był świetny. I kolejny produkt Bourjois. Co się stało, że my mamy dzisiaj tyle produktów Bourjois? A mianowicie Healthy Mix Serum. Świetny produkt. Ja tu mam akurat wersję, już Wam mówię, 0,58 Dark Bronze. Ja muszę kupować ciemniejsze podkłady. Ja je co prawda mieszam z jaśniejszymi, ale powiem Wam, że no świetny, świetny Healthy Mix, jeżeli macie możliwość, macie ochotę. Ja wiem, że teraz oni zmienili opakowanie, troszkę zmienili formułę, ale nadal to jest ten sam świetny, dobry produkt. Nie będę się więcej nad nim rozwodziła, no bo nie ma co. Pewnie wszystkim Wam jest znane, tak samo jak te korektory Healthy Mix, więc 30 ml, za niego zapłacicie 28 zł. Wypróbujcie sobie, będziecie z niego z całą pewnością zadowoleni, tym bardziej, że mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. I już ostatni produkt, produkt, o którym naprawdę nie muszę pewnie nic mówić, nie muszę go Wam reklamować, bo osoby, które robią zakupy w Biedronce, doskonale znają markę Green Hills. Tym razem mam herbatkę owocową aromatyzowaną, 20 torebek, ona kosztuje chyba około 5-6 zł. I tu mamy w składzie hibiskus, jabłko, skórka pomarańczy, liść jeżyny, korzeń lukrecji, dziką różę i jeżynę. Lukrecji praktycznie nie czuć, a ten cały skład owocowy, jeżynowy, czy to jest taki posmak jeżyny, no nie czarujmy się tu, jeżyny mamy 2%, więc jak na całą herbatę to dość mało, ale ogólnie powiem Wam, że jeżeli macie ochotę na coś dobrego, ja tę herbatkę na przykład robiłam sobie też, znaczy teraz wykorzystałam w ciągu 2 miesięcy, ale też bardzo często właśnie jeżynową sobie kupuję na przykład zimą i robię sobie taką zimową herbatkę na bazie właśnie tej Green Hills. I tak, moi drodzy, dobrnęliśmy już do końca mojego filmiku. Mam nadzieję, że te moje zużycia też w jakiś sposób Wam pokazały produkty, które używałam w taki sposób, że albo będziecie zachęceni do
przetestowania, kupienia, przetestowania i wyrażenia swojej opinii, bądź też do tego, żeby na przykład nie kupować tych rzeczy, a na przykład się zastanawialiście, jeżeli to był jakiś bubelek. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście po raz kolejny w moim filmiku. Dziękuję Wam oczywiście za każdą subskrypcję, za to, że komentujecie, zostawiajcie po sobie ślady. Ja postaram się te wszystkie rzeczy Wam podlinkować, jeżeli je znajdę. A tymczasem, kochani, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam Was oczywiście, tak jak powiedziałam, do komentowania. A my widzimy się w kolejnym moim filmiku. Dzięki piękne, do następnego. Ciao!